Witajcie, dzisiaj przygotowuję dla Was bardzo szybkie i sycące spaghetti z cukinią i jajkiem, które troszeczkę w smaku może przypominać frittatę. Zaczynamy od tego, że wstawiłam już spaghetti do garnka, ono się gotuje. Ja posiekałam w tym czasie cukinię na jak najdrobniejsze kawałeczki, żeby to się przyjemnie jadło. Przekładam ją na suchą, rozgrzaną patelnię na średnim ogniu, dodaję szczyptę soli, pieprzu, mieszam to dokładnie. Do tego dodam jeszcze łyżeczkę słodkiej papryki. Później również to wymieszam i pozostawię pod przykryciem na około 3 minuty. Jednak trzeba uważać, aby się nie przypaliło. Możecie to podlać na przykład łyżką wody, jeżeli się martwicie. I zostawiamy pod przykryciem po to, aby nam cukinia zmiękła. Teraz możemy zająć się jajkami. Oczywiście je rozbiłam. Teraz doprawiam je szczyptą soli. Muszę je porządnie roztrzepać. Jak jajka są już roztrzepane, to podarłam dwa plasterki żółtego sera, wrzucam je do środka, lekko zamieszam. Następnie na miękką cukinię, lekko miękką, przelewam tak naprawdę roztrzepane jajka i teraz wszystko musimy robić szybko, żeby nam się nie zrobiła jajecznica. Przerzucam pokrojoną w kostkę mozzarellę, lekko mieszam, ponieważ no oczywiście zacznie nam się robić ta jajecznica, ale ją troszeczkę zahamujemy szybko, przekładając przygotowany makaron. Możecie dodać odrobinę wody z makaronu. No i teraz musimy to już wszystko porządnie pomieszać, aby te jajka obtoczyły makaron. One się przykleją wręcz do tego makaronu, więc tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. No i jak wszystko już dokładnie wymieszamy, to możemy to podawać na talerze i się zajadać. Ja polecam Wam, to jest bardzo sycące danie, no i się naprawdę dobrze prezentuje, jest kolorowe. Także polecam, a po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego, pozdrawiam Was, pa pa!